O, mamy widza, który się dodzwonił, on już czeka odrobinę. Wrócimy do tego tematu, wrócimy do genezy konfliktu, do tego kontaktu z Ferrarim. Ale na początku, halo, halo, kto się dodzwonił do studia? Dzień dobry, z tej strony Mister Gruby. Ja mam, w ogóle witam tutaj wszystkich, Filipka, pana Michała i Ciosa. Cześć. Ja mam takie pytanie, do Ciosa. No słucham. Czemu ty się tak wozisz, a masz taką przewózkę, jakbyś rozjebał Denisa, a przegrałeś tylko przez dyskwalifikację, bo twój ziomek dostał na pizdę? Ja uważam, że Denisa rozjebałem. Nie rozjebałeś Denisa, bo ty kurwa mu zadałeś dwa ciosy i jeszcze kurwa zadałem mu więcej, uderzeń. Dwa ciosy to za dużo na Słuchaj, zadałem mu dużo więcej uderzeń niż on mi, ale nawet nie chodzi o to. W momencie, kiedy zobaczyłem, jak Marcin go dusi i widzę tą jego spuchniętą buźkę, jak się na mnie patrzy z litością, żebym nie walił go na tą mordę, wtedy przeszła mnie jedna myśl. Czy faktycznie ściągać te spodnie i siadać tą dupą, czy nie? Ale stwierdziłem, że po prostu napierdolę garści i uważam, że jeden na jeden Denisa w MMA bym rozpierdolił jak dziszkę. Nie, gościu, teraz to, co powiedziałeś, nie. Ty siebie słyszysz, człowieku? Tak, słyszę siebie, jestem w 100% pewny swoich słów. Przecież ty, kurwa, jesteś chujowy, ty go nawet nie najebałeś, jak miałeś jego pusty ryj, kurwa. No właśnie, lałem jego pusty ryj, no i go najebałem. A to, no że, a to, że Marcin, go, kurwa. A to, że akurat Marcin go trzymał na takie życie, to on się zgodził na zestawienie 2 na 2. 2 na 1, przepraszam. No 2 na 2 to byś w ogóle dostał jeden. Na pizdę. Dobra, kurwa, na 2 na 2 to ty byś, człowieku, nie wyszedł. Stary, ja już miałem nie wychodzić do jednego, do drugiego, do każdej walki, kurwa, wychodziłem. Weź, jak dzwonisz przypierdolić się o takie gówno, to znajdź coś lepszego. Ja uważam, że Denisa najebałem, rozjebał ja go jeden na jeden, kurwa, bez problemu. Że dostajesz od pizdy, od Najmana dostajesz. Od Najmana tak, no dostajesz. O, to w pizdy od Najmana, no to wejdź sobie, czeku, na Tapology, tam masz rekord na napisany i mam dwie wygrane z Marcinem Najmanem. A słuchaj, jak popierasz takie kurwy, jak Denis, kurwa, i Najman, które faulują ludzi, bo wiedzą, że dostaną w pizdę, no to papuj walizy i wypierdalaj ten telefon wyłączony. Bo gościu, posłuchaj, kurwa, rozjebałbym Najmana jak psa i go rozpierdalałem. Sędzia mu życie uratował, kurwa, a ten debil faulował, nie wiedział, co ma robić. Załęcka tak samo dostawał na pizdę, kurwa, i tak samo przez dyskwalifikację. Czyli co? Uważasz, jak się, ja będę się bił z Filipkiem i go nagle, kurwa, kopnę w jajko, przegram przez dyskwalifikację, to co, mogę się wozić, że go najebałem? Mam tak duże jaja, że nawet nie poczuję. Bez kitu, kurwa, człowieku. Ty weź się opanuj, czeku, dostajesz na pizdę od wszystkich. Chyba a od wszystkich, mam rekord, słuchaj. Moje ostatnie 6 walk to jest 5-1, zaraz będzie 6-1, więc nie wiem, od kogo dostałem na pizdę, nie kurwa. Nie będzie 6-1, kurwa, bo ty samych knypków bijesz, kurwa, człowieku. Strzem Filipków, kurwa, na początku. Walczę z kraj, walczę z kraj, kurwa. Każdy mój rywal z ostatnich 5 walk ważył, kurwa, powyżej 100 kilo. Jedny Magikal ważył tam 80 parę przy 90. Ja zawsze walczę z czynszymi. Powiem ci tak, pierwszy raz byś mógł moją siłę zobaczyć w momencie, kiedy będzie się napierdalać z tym knypkiem. Byku, dobra, kurwa, mam do ciebie weź, pytanie. Ci jemnie, ty. Dobra, kurwa, na bombach. Nie, ty na bombach wylecisz. We mnie nigdy nikt nie wierzył, teraz tak samo i na a to liczę. Jak się jechało na tych bombach właśnie? Zajebiście. Tak? No. Znasz spoko. A pamiętasz coś? Nie, nie znam, ale ty... Ale zaraz poznasz. Znaczy nie, zaraz go poznasz po walce. Będziesz musiał przejechać. Będę jechał na karma bombach? Karma wraca. Najmanowi wróciła karma tak, że zapierdalał po nokaucie kciukiem, kurwa, od Jacka na karetkę. I ty będziesz też zapierdalał, bo ja mam zamiar cię pana ciężko znokautować. Jacka. To nie jest... Mam zamiar cię ciężko znokautować. Co ty gadasz, cios? Co ale ty gadasz? Ale ty jeszcze wisisz, kurwa, na tym telefonie. Ja pierdolę. Obudź się, nie? Obudź się. Chciałeś zadać pytanie jakieś? Ale oni słuchaj, oni wszyscy byli, kurwa, tacy mądrzy. Tak samo Filipek. O, obawiam się, że po tej walce ja nic nie mówię. Byko, ciot wyjedzie na bombach, czy nie wyjedzie? Wyjedzie na bombach, człowieku! Na bombach, człowieku! Dobra, kurwa, to Paweł, trudne. Wyjedzie ciot na bombach, czy nie wyjedzie? Spójrz swojego. Patrz, Filipek podłapał, żebyś mojego połechtał. Już zadowolony siedzi. Słuchaj, ja ci powiem tak, że prawda jest taka, że zostaniesz... Słuchaj, na pewno Byku, będziesz leżał mógł, na ziemi. Bo ja nie chcę ciota słuchać. Na pewno będziesz leżał. Opowiedz, jak ci dzień minął. Jak ci dzień dzisiaj minął? Opowiedz, bo przynajmniej cios się nie będzie odzywał. No ogólnie to tak sobie patrzę tutaj za dymka, nie mówię, kurwa, nowy zastawienie, nie? Patrzę i to zadzwonię i chcę pocisnę, kurwa. Ja się zsikałem, nie? Cios siedzi, taka pizdeczka, kurwa, skulony, kurwa. Taka pizdeczka, twój idol będzie ciężko rozpierdolony, wtedy zobaczymy, co powiesz po walce. Co myślisz, że jestem jego idolem? On cię ma po prostu za pizdę i przyjechał. Nie, ja uważam, że jesteś jego idolem. Zadzwonił wylizać ci dupka, bo mnie, tak jak mówię, nie, osobiście chcę, że nie słucham Filipka. Bo to mnie, kurwa, nakręca i to jest w chuj zajebiste. Nie lubię tego, jak to w chuj nakręca.
Uwielbiam, ja serio, to jest dwubiegunówka. Dobra, Wykuł, opowiadaj, jak ci dzień minął? Dobra, bo weź się zamknąć tą mordę. Ale nie, czekaj. Jak ty tylko robiłeś dzisiaj? Co jadłeś na śniadanie? No to tak, jest ciekawsze niż ciot. Ja mam jeszcze pytanko do ciebie, czy do Filipka chcesz też o coś spytać Filipka? Nie, ja tylko chcę powiedzieć, że Filipka ogólnie nie lubię, tak szczerze, wolę BDS-a, nie? BBS-a? BDS-a. Spoko, Wykuł. Co ci mogę no powiedzieć? Ale po prostu nic do niego nie mam, a jak widzę tego ciota, kurwa, no to aż mi głowa boli, nie? Dobra, no i zajebiście. Normalnie to bym się spierdził na ryj, kurwa. Jaki, kurwa, co on tam sepleni? Żebym ci się spierdział na ryj, nie? Dobra, okay. Kurwa, wszyscy tak mówią, a każdy potem dostaje pierdol, więc Byku, no sorry, nie tym razem. Ale tak, powiem, mocny, fajny telefon.